Co? Nie słyszę. Cześć. Ja cię pogłoszę, bo jest słabo. Czekaj, przybliżę mikrofon. O, teraz lepiej. Przeziębiłeś się? No, coś złapałem. No, katar. Gardło. Ja tam na razie nie bierzę, też wszyscy dookoła chorują. Zasuwał tamto niedzielę w deszczu cały mecz i... Niektórzy się pochorowali, mnie tam nawet katarą ku nie mam. Okej. Dobrze. No dobrze. Forma. Doszedł już roller? Nie, no dopiero po niedzieli. Przydały się, tak mnie bolą plecy, nogi, wszystko mnie boli. To jest kwestia, nie w formie jesteś, tyle. No ale ty już się pół roku biega. No ale nie aż tak mocno. Jak to nie tak mocno? Musisz się zaadaptować. Razy w tygodniu się biegało po półtorej godziny przez już pół roku. No ale zagranie meczu pewnie jest bardziej by. No, czy ja wiem, jak na Orliku przez półtorej godziny prawie bez przerwy biegać, to nie wiem, czy taka duża różnica. A miałeś takie bóle? Ja cały czas mam. Co trening. Adaptacja musi być. Za każdym razem coraz szybciej będziesz się regenerował. Jest takie, normalnie po siłowni takich nie ma. Wszystko mnie boli. No bo wszystkie mięśnie pracują w trakcie meczu. Ściągać by się należało też więcej. Mnie to ciągnie. No jak wychodzę, to ci mówię, no. Każde stąpnięcie nogo to ból w udzie normalnie. Najgorzej to wiesz, nogi najgorzej. Łydy nie, najgorzej w udach, nie? War never changes. In 1776 this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights. Łyda to czuję, łydy, ale nie tak, ale uda to tragiczne, no. Pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens. Na prawej obronie gram to trochę biegam, nie? Na prawej obronie. And now, na środku tyle nie biegasz. Is at our doorstep. Democracy itself. Kurde, ciekawie chociaż. Na czym? Na prawej obronie gram. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, na prawej też dużo grałem. Wolę, bo sobie do przodu nieraz, wiesz, jakoś wrzuteczka, coś tam. W pierwszym meczu to prawie bramę strzeliłem. Jesteś w stanie pobiec do przodu i wrócić? Nie cały czas, ale kilka razy przez mecz polecę. Grał taki wcześniej, to on wiesz, do przodu jak bieg, ale nie wracał już. Taka luka zostawała, bo jak w pierwszym meczu. Pierwszy mecz byłem, to wiesz, to pierwszy raz tam byłem, to w pierwszej połowie siedziałem i on grał na tej prawej obronie. Wiesz, do przodu była dzida, z powrotem sobie spacerkiem. Jak zobaczyłem, to wygrywacie? Co? Wygrywacie? No pierwszy wygrali, drugi 1-0 przegrali. Na wyjeździe. Ale nie było dwóch, bo na weselu byli tam. Ich dwóch takich, co z przodu tam biega sporo. Jeszcze to trochę pech taki. Ogólnie nie było tak. Ten, co na stoperze grał, taki grał. Taki i przez niego brama wpadła, nie? Bo ogólnie, wiesz, dostał piłę i wiesz, ostatni był. I chciał sobie na drugą nogę przełożyć, zamiast wybić od razu z pierwszej. Zaczął przekładać, wiesz, ten wsadził nogę, kopnął, minął go i ten, i sam na sam wyszedł. Dobre boisko macie? Co? Dobre boisko macie. Takie, jak ci powiem, nie najgorsze, nie? Teraz już na pewno po tych deszczach będzie lepsze, bo to strasznie sucho było, nie? Twardo było strasznie, a teraz po tych deszczach na pewno i tak, a tak wiesz, nie jest jakieś, wiesz, kęp nie ma, nie? Przy bramkach tak średnio, ale to jak na każdym boisku przy bramce, nie? Dziura przy bramce.
Jak na B-klasę, nie ma tragedii. Teraz w niedzielę gramy. Ja się odwracam, patrzę na ją. Chyba jak ona u siebie. No i od początku bym pamiętał, trzymała... Tak to trzymała... Strasznie, w tym sezonie to strasznie mecze, jak jeszcze zostało 4 mecze. Tak, na wolne, nawet mi pan niech nie pokazuje. No po to staje mi mistrz po konferencji, nie? Ale jak już jakbyśmy awansowali na drugi rok do A-klasy, to już fajnie by było. No, jakieś dobre zespoły są? To w A-klasie? No. Wiesz, na pewno lepsze niż B. Co one by było najbardziej fajnie, jak spotkałem? Awansować tylko. Dwie drużyny awansują, to raczej powinniśmy awansować, nie? Okej. Okay. Ale to cały sezon się gra, nie? No tak. No ale jest 7 drużyn tylko, nie? Gramy 6 meczów w tej ko... Gramy ostatni mecz, gramy... Już ci mówię... 8... Nie, chyba 2 października gramy, a 9 już pauzę mamy, bo... Bo ten... Bo ostatnio kolejkę pauzujemy. Czekaj, zaraz ci powiem. 3, 4, 5... Nie! Ostatni mecz jest 9. A 16 się kończy liga, bo my, a my akurat pauzę mamy w ostatniej kolejce, nie? Bo każdy w którejś kolejce ktoś pauzuje, nie? Mhm. Wiadomo, 7 drużyn, no to nie pasuje, nie? Było 8, ale jedna się wycofała. Jaka? A, zapomniałem, Lelis to tam coś tam, coś tam. I coś gramy w ogóle? Nie, no ja nie wiem, czy ja to gdzieś nie wylezę dzisiaj, piąteczek. Jutro to wie, jutro prędzej, bo jutro trzeba teraz soboty spokojne, bo w niedzielę na rano i na mecz potem. A wiesz, że w niedzielę klasz. Chciałem. Szykuj się. Czyli też mi się zaczyna. Znowu by jakaś wygrana się przydała, nie? No, tylko dobrego piątego zawodnika trzeba. Że Perkocia się ogarnie. Znowu. Tego co wiesz, z nami wygrał, nie? To no. Byłoby dobrze. Ja tam wczoraj nie zesysałem. Proksik był dobry wczoraj. No, my później to zniszczyli im tam na bocie, jak zagraliśmy MFK Mumu. Odgraliście jeszcze jedno, czy więcej? Znaczy, zagraliśmy Rankeda, lecz trzech, Malinek zwinął i spotkaliśmy się 2T. Jak to się nazywa te kruki? To wiesz jakie. Malinek chyba bota schodził 6-7-0. Ale człowieku, tak się wwaliłem w piątkę Amumu z ultem. Zaraz teraz ci to znajdę chyba.
Czekaj. Ale ci udostępnię, już chodzę na LOLa. Mam chwilę jeszcze i tak nie mam co robić. Lots of water out there, almost all of it undoubtedly irradiating. O panie. When in doubt, boil it out. Zniknęli, chłopy. Imagine dying of hunger or thirst. A Mumu, MF-ka to OP jest ten. A i tak nie dadzą zagrać na Clashu pewnie, MF-ki. Be on constant alert for the clickety-click of your Pip-Boy's built-in radiation meter. So, about the infrastructure out there in Appalachia. I suspect... To jak obejrzeć ten met? O, tu jest. Okej. Okay. Masz ci udostępniam. O, tutaj. Jesteś? No. Dawaj, czekaj. No nie, to jeszcze nie tu. Ale co? No czekaj, no szukam tego, co walnąłem takiego ulta zawalić z tego. Kim ty gadasz? Co? Kim ty gadasz? Ja z kim gadam? No. Do ciebie gadam, no. Ty gadasz? Co? Już bez tematu zacząłeś gadkę. Nie słyszę. O, jest! Co jest? Oglądasz czy nie? A, nie, nie włączyłem. No to dawaj. A no, dawaj. No, patrzę. Patrz. Aż się złapali. Patrz, patrz. Tu go dojechali gościa. Patrz, patrz, patrz. O jest. O jest. Pięknie, co? Ale ultrze. Na czterek jednak siadło. To jeszcze raz chcę zobaczyć, jak Patrysiek mówi, że sfollowował to od razu. Który to Patrysiek? No tym, Jonaszem. A. Malinek, Malinek dobrego ulta posłał, bo ten Patryśka trochę wolny był. Malinek od razu zobaczył. Ładnie. Nawet nie mieli ten czasu wyfleszować stamtąd. Bo zanim im stun szedł ode mnie, to Patrysiek swoim poprawił. Ale piękna akcja to była. Maliniak miał 13-1-13. A miałem 5-3-22. Zobaczymy wykresy. Ta, Maliniak 32 tysiące damage'u. Patrysiek 12. Patrysiek miał równy prawie ze mną dipsy. Oni zasali to, tylko my karnelim to. Ty no, Malinia Golda wbiła, S1 wczoraj mi wpadło. A ten Gamon już Golda ma. Na elastyku. Słyszałem, ja mówił mi, chwalił się. Ja srebro 1. 13 punktów. Dostałeś w tyle. No zostałem, on ma złoto 4,19. Kurde, przydałoby się wbić do końca tego. Do końca sezonu to bym miał to bramówkę też za elastyka dostajesz, nie? Tak. Nie o bramówkę, te dostajesz tą, skórkę. A, no znaczy skórkę, no. Taką złotą. Ale to jakiegoś już jest wyznaczony, jaki czempiona dostaniesz? Możliwe, że już jest, chociaż może jeszcze nie być. Jeszcze sporo czasu chyba jest do wbicia, tak, co? Do grudnia, 3 miesiące. No to może coś się... Teraz już coraz więcej się będzie siedzieć na kompie.
No. Może coś podbiję. Dobra, nic, ja lecę. Jakbym nigdzie nie wychodził, będę się odzywał. Ale raczej dziś będzie późno. Dobra, narka. Na razie, do później. Overseer's log, or should I say, direct communication. Because whoever is listening to this had the moxie to try to find out where I've gone. But I'm glad you did. Truth is, I need your help. I've been given a task and I've decided to break protocol and tell you what it is. Because if there's one thing I've learned in these past few years, it's that we need to rely on each other. There were three active nuclear silos in Appalachia before the bombs fell. They blew up the world before. We can't let it happen again. So we've got to locate and secure all of the silos. Or die trying. Hopefully the former. But it's been 25 years. I just don't know what we're gonna find out there. Or where to start. My directive was to go to the nearest population center and assess the situation. I'll set up a camp on the way once I get my bearings. Find me there. Remember one of Walt's many, many mottos. Hard work is happy work. Overseer's log, or should I say, direct communication. Because whoever is listening to this had the moxie to try to find out where I've gone.
but I'm glad you did. Truth is, I need your help. I've been given a task, and I've decided to break protocol and tell you what it is. Because if there's one thing I've learned in these past few years, it's that we need to rely on each other. There were three active nuclear silos in Appalachia before the bombs fell. They blew up the world before. We can't let it happen again. So we've got to locate and secure all of the silos. Or die trying. Hopefully the former. On the way once I get my bearings. Find me there. Sir, those young ladies down there, they seem exceedingly alive. They haven't yet made any untoward advances, but perhaps you could speak to them? Verify their intentions are civil? Only that they appear to have some vested interest in accessing the vault. One seemed quite perturbed when I told them that wouldn't be happening. But I'm not sure if she believed me. I've been keeping watch here long enough to have learned that outside the vault, people don't always have one's best intentions at heart. I'm sorry to say it, but it's the truth. Until quite recently, it's been exceedingly peaceful. I maintained my post, greeted latecomers out of the vault, and otherwise reveled in Appalachia's natural splendor. But very recently, it seems people have come back to Appalachia. Those two and more to boot. The non-vault sort, you understand. It's all very concerning. Who knows what they might be up to? Well, yes, but it's been some time. But she was a resourceful woman. I'm sure she's all right. Oh, do be careful out there, sir. Whoa! Just a friend here, not a threat. Just had some questions for you. You came out of the vault, right? I thought it was empty. Wait, is the door still open? My partner and I need a way into that vault. We got a tip from the Wayward. Heard of the place? New bar down the road. So this guy told us that... After you gave him the last of our caps? And he said that inside that vault is the... You know, that's where the big one is. Our last chance to turn our lousy luck around. The Wayward is what passes for civilization in these parts. It's got people and booze.
A pretty good place to get information, too. You know, the thing that brought everyone back. The treasure. Well, yeah, there was this big broadcast, but shouldn't you know it was in there? I told you, Lacey. The guy was scamming us. But those were the last of our caps. No. Someone has to know something. We're just gonna stick it out until we find them. Wonderful. Thanks for answering some questions for us, I suppose. Seems only fair I return the favor. Anything we can answer for you? They sent you out here without a weapon? Be a quick trip trying to do this unarmed. Here. If your overseer crossed our path, she sure wasn't broadcasting it. Sorry. You might ask at the Wayward. Seems like they set themselves up to be a natural stopping point. We both came over from Virginia. Well, what was Virginia? There's a lot more hot zones that way. And the few spots that are livable, well, they got picked clean fast. I mean, Appalachia's dangerous, really dangerous. But it's better than where we've been. Happy to tell you what I know, which isn't much. Someone made a broadcast not too long back about there being some kind of treasure. But with people as desperate as they are, it's meant everyone with a functioning radio. Monsters or no? Guy we met at the Wayward. Carter, I think was his name. He gave us a couple of leads to chase down. And it's up to us now to make some... About Appalachia? Other than it's a grape. There's that. We haven't been here real long. The area got hit pretty hard. Not long after. The Scorch. They're merciless. They seem to... Without people around, everything... Watch yourself out there. It's nice to meet a fellow traveler of the road. That's me. You know, as much as I love wandering around, well, off and running, I'm handy to have around.
traveling with Paige and the gang would pay off. Listen, I need to say goodbye to some friends before I head over. You get that set up and I'll trundle right over. Ooh, this is exciting. Nice to meet you, and all that. You hear that? It was the world saying hello. The open road's kind of a magical thing. Thank you.
sore all over. Building this place up is hard work. You want a real drink? Hit up the Wayward. Tell him I sent you. Scorch of the ferals don't get you. Rats will. Thank you.
Tektron cuts down trees, but does not require punch or laboratory facilities. Please enjoy this complimentary sample of wood.
Another traveler on the road of life. On the bright side, not the nuke side, the, you know, the regular bright side. As crazy as it is here, it's better than where I've been. I bet I could write a whole story about you without you saying a word. Take a deep breath. It'll all be okay. You 76ers, you guys are something else. There's no time to be upset anymore. Let it all go.
Don't make it tough inside yourself, too. Everything has its own song, you know? You know, the world's kind of amazing, if you stop and take a look at it. You hear that? It was the world saying I'm going to go to the next one.
Imagine if people, well, everybody, tried to harmonize together, living for each other. Someone stopped by earlier, heard me singing. We talked a bit, heard about something that sounded perfect for you. Some friends say there's something bad out there, and it needs a you-sized solution. You gotta do... Thank you.